takiego krzaczka borówki zaczynałem. Cześć, jestem Łukasz. Dzisiaj Wam pokażę, jak prowadziłem swoje borówki. Zapraszam, a Wy to ocencie. No i od tamtego się zaczęło. Później udało się wyprowadzić na taki krzaczek. Chociaż też nie zawsze. Później tak to wyglądało. I tak. I przyrosty są, tak. W miarę to wygląda. I tutaj mamy kolejny etap. Widać, wszystko się rozrasta. Fajnie to wygląda, fajnie się zapowiada. A większość krzaków była sadzona jako 3-letnia. Tam gdzie niegdzie jakiś 4-letni, 2-letni się trafił. Także troszkę zróżnicowane to wszystko było. I tutaj też coś takiego. Już całkiem duże. I między tymi, co na początku Wam pokazywałem, a teraz to mamy 3 lata różnicy od posadzenia. I tu jest bardzo ładny krzak borówki. Bardzo silny, bardzo mocny. I kolejny, czyli widać, że te moje cięcie, nawożenie nie jest takie złe. Jak tam czasami można przeczytać. Widać, że można fajnie wyprowadzić krzaczek. Fajnie borówkę wyprowadzić. Jest kilka odmian. W różnym stopniu rozwoju. Wedle mnie krzaki są w bardzo dobrej kondycji. Jeżeli to żaden grat, żaden przymrozek nie zniszczy, no to owocowanie powinno być na przyzwoitym poziomie. Tam na jakieś super wielkie niestworzone ilości nie liczę, ale powinno coś z tego dobrego być. Jeżeli chcecie wiedzieć, co z tego wyniknie, to oczywiście musicie śledzić mój kanał. Ja wtedy będę Wam pokazywał. A widzicie, tu już nawóz jest rozrzucony. Odcinek o nawozach może bym też zrobił. Jeżeli chcecie, no to piszcie w komentarzach, to Wam coś nagram z moimi doświadczeniami, jak to wychodziło. Także myślę, może być ciekawie. Ale widać, że fajnie się udało to wyprowadzić. No i cały czas będę starał się robić to jeszcze lepiej, żeby one były jeszcze większe, żeby wszystko szło tak jak trzeba. Ale czy mi się uda? No to zobaczycie. Także musicie oglądać wszystko. Dzięki za oglądanie, na razie. Hej.